To zacznijmy od tego, że proszę przedstaw się i też powiedz, skąd mówisz, wiesz, z jakiego miasta. Ja nazywam się Lilia Andrzejewa, tak? No, mieszkam i pracuję w Krakowie już od 4 lat. Przyjechałam ze Lwowa. I 4 lata temu? 4 lata temu? 4 lata temu to akurat było 8 marca, to jest 4,5 chyba, tak? Gdzieś tak. Tak, przyjechała i została i mieszkam tutaj z rodziną, z mężem, z córką, tak? Córka poszła tutaj do pierwszej klasy akurat, kiedy przyjechaliśmy od razu. Podstawówki, w sensie, do pierwszej klasy podstawówki. Tak, tak, do podstawówki, tak jeszcze 3 miesiące do jakiegoś tam przedszkola, do zerówki tam trafiła, a później już od 1 września, wiesz, to już była w pierwszej klasie. A, no tak, bo marzec, rozumiem, no, no. Mm-hmm. Czyli masz dziewczynkę, jedno dziecko, czy? Jedne, mam dziewczynkę, Ewę, no taka, może mogę powiedzieć już, że wiesz, że jestem taką matką prawie nastolatki, wiesz, bo ona ma teraz 10 lat, w styczniu też będzie 11, ale tak widzę, że to już taki nastolatkowy wiek zaczyna się dobrze, wiesz, dla mnie jakieś takie nowe odkrycie, co mam z tym robić i jak. Okej, okej. I teraz mówisz z mieszkania czy z gabinetu? Nie, z mieszkania. Nie, z mieszkania. Czyli 4 lata, z Lwowa, trochę coś, no, możesz trochę coś powiedzieć o tym, o tej przeprowadzce, czy to, bo to ważne pewnie wydarzenie, to co byś mogła, co byś chciała, czy to było łatwo się przeprowadzić? 4 lata, to jeszcze i tak nie tak strasznie dużo, nie, ale już. Nie tak strasznie dużo, ale czułam, że tutaj jakoś tak połowę życia takie wrażenie, że tu mieszkam z drugiej strony, tak? Tylko dużo, dużo wszystkiego się zdarzyło. Ja nie oczekiwałam, że ja zacznę pracować od razu, od miesiącu, tutaj przyprowadzę się, wiesz? To jest tak było, jakoś tak od razu myślałam, a jakieś tam pół roku, rok na adaptację, coś będzie się szukać, wiesz, jakoś tak będzie się adaptować, ale... Za miesiąc już prawie pierwsza klientka zapytała, czy pracuje w gabinecie. Ja tak, jaki gabinet? Gdzie mam jego siedzieć? Ale jakoś tak udało się. Wiesz co, myśleliśmy o przeprowadzce już tak gdzieś taki przez rok może do tego. Chciałam, rozumiałam, że bardzo chcę, żeby córka poszła do pierwszej klasy akurat tutaj w Polsce już, wiesz? I to był taki rok na rozmyślenie, tak? A jak to w ogóle i co mam z tym robić, bo jakoś tak ludzie zaczęli wyjeżdżać raptowo, tak? No, z Ukrainy, tak. No i... No, a córka już chodziła do polskiej grupy, polskojęzycznej grupy we Lwowie. Aha. W przedszkolu. Aha. No, także już jakoś gotowałam się do tego. A jeszcze jest taka osoba, wczoraj myślałam o tym, że lubię wszystko wyrzucać z domu, takie, wiesz, jakieś papiery, jakieś dokumenty, co jest niepotrzebne, tak w ogóle. A tutaj znalazłam po prostu u mamy świadectwo o urodzeniu babci, prababci, pradziadka i tam napisano, że oni są Polacy. Aha. Że oni byli Polakami, wiesz. Jakoś to tak się zaczęło, że rozumiałam, że ja mam szansę, żeby jakoś to mi ułatwić ten przejazd, tak? No od razu zrobiłam ten stały pobyt, kartę stałego pobytu i akurat w lipcu już tego roku złożyłam dokumenty na obywatelstwo. Aha. Także czekam, no jeszcze do pół roku czekam. No i jakoś tak, wiesz, no powiem, że udało się, wiesz, jakoś to tak zakręciło na szybko. Zakręciło szybko. Zakręciło na szybko, tak. Wiesz, nie chciałam... Mów, proszę. Nie chciałam gdzieś daleko jechać, bo Kraków jest bardzo podobny do Lwowa i jest blisko rodziców, tak? Właśnie. No, bo... I tak jakoś, no podoba mi się tutaj. Tak, właśnie, bo myślałam o tym, że podobny, że no właśnie, tak, w sensie,
no, tak jak się mówi o przeszłości, to i Kraków, Lwów, tak, takie no, połączone jak miasta, a też w ogóle jak opowiadasz, to jest też niesamowite, no bo mój dziadek, on umarł w zeszłym roku, to też jest z tych Polaków z Ukrainy. I przyszedł z frontem i właśnie tutaj pod Łodzią moją babcię poznał. Wiesz, i tutaj już został, ale z Lwowem tam, no stamtąd pochodzi, no i wiesz, i, no i teraz jak tak słucham ciebie, no to tak wzruszona jestem, jak tego opowiadasz, że ty taki ruch, a ja z kolei bardzo zawsze później już żałowałam, bo dziadek miał 96 lat, jak umarł w zeszłym roku, że jednak nie pojechałam nigdy z nim, bo już jak chciałam jechać, to tata mi odradzał trochę, a ja chciałam, a później już dziadek coraz gorzej się miał, nie? Bo babcia to umarła tam z 8 lat temu, no nie? Ale z dziadkiem, no wiesz, z dziadkiem do jego siostry starszej, która jeszcze żyła, no wiesz, no. Rozumiem. Moja prababcia gdzieś była spod Warszawy, ale gdzie, skąd, gdzie się urodziła, tego nikt już nie wie. Można jakoś tam szukać to, ale wiesz, jakoś tam dałam sobie z tym spokój. Bo nie chcę do Warszawy, chcę tutaj w Krakowie. No tak, rozumiem. Tak, tak, tak. Nie aż taka zmiana duża, nie? W sensie szok, taki, nie taki duży szok. I mówisz, że rozmawiacie więcej i że w ogóle, bo przed wywiadem powiedziałeś, że po polsku niedużo, czyli chodzi, że powiedziałeś, że w domu to wiadomo, rozumiem, ale z córką, córka w szkole mówi po polsku, Ewa. Ewa mówi po polsku i w ogóle nie ma akcentu tego takiego, wiesz, że nauczyciele po prostu nie wszyscy rozumieli teraz, kiedy ona przyszła w czwartą klasę, to już na różne nauczyciele, tak, że wszyscy rozumieli, że ona w ogóle ma, że ona w ogóle nie jest Polką, wiesz, bo nazywa się Ewa, a nazwisko ma Podlewska, wiesz, po mężu, no bo mężu ty też gdzieś tam w rodzinie są Polacy, ale wiesz, to jakoś tak po mojej linii my przyszli tutaj. No i ona tak od pierwszej klasy tak zaczęła rozmawiać. Czasem z nią rozmawiamy po polsku, czasem, wiesz, gdzieś tam tak staramy się, ale jakoś tak jak na luzie to po ukraińsku. No tak, ale też rozumiem, że ona to nawet nie trzeba, no bo ona sama więcej mówi, to ona mogłaby was uczyć teraz prawie, że jak słyszę, ale w gabinecie mówisz, że też, że pracujesz z emigrantami. Była, wiesz, miałam klientkę, moja pierwsza klientka polskojęzyczna, to tak bardzo się ja tak bałam tego, jak to w ogóle będzie wyglądać, tak, w polskim języku, bo akurat kiedy przyjechałam, to poszłam spróbować terapię swoją w polskim języku, wiesz, jakieś takie doświadczenie, a jak to w ogóle tutaj się dzieje z tym gestaltem, tak? I od razu tak my się umówili na parę spotkań i rozumiała, że to jest trudno. To jest trudno mówić o jakichś swoich uczuciach, coś, wiesz, to, co przeżywam, tak, no, w języku nie swoim, tak. No, ale jakoś tak zdecydowałam się i to było tak, że moja znajoma, teraz już przyszli mąż, Polak i jego siostra jest Polką. No i ona przyszła do mnie na terapię. I tak patrzę na nią i martwię się, jak to będzie, a ona mówi, ja mam dyslekcję, także bardzo przepraszam. I mówię, ja też chyba. Doświadczenie wspaniale, wiesz, prawie na więcej niż na pół roku. Tak z nią popracowaliśmy. Ale jakoś no, dużo pracuję z emigrantami z różnych krajów, w języku rosyjskim i ukraińskim. Wiesz, że tak po prostu jest Latwii, tak, jest praca, no i staram się pomagać i teraz z Polakami nie pracuję na ten moment. Czyli o to jeszcze cię pewnie spytam, ale później, ale czyli mówisz też po rosyjsku, czy rosyjski był wtedy, jak się uczyłaś, też obowiązkowy językiem w szkole? Ja w ogóle mam tak, że
dziwną historię w rodzinie, bo moi rodzice między sobą rozmawiali po rosyjsku jakiś czas, a ze mną i z bratem po ukraińsku. Okay. A my z bratem rozmawialiśmy po ukraińsku między sobą i chodzili do ukraińskiej szkoły, wiesz. A później, kiedy uczyłam się w uniwersytecie, no oczywiście tam był język ukraiński, a kiedy już uczyłam się gestaltu, to jest program Moskiewskiego Gestalt Instytutu, to już było prawie wszystko w rosyjskim języku. I to jest zawsze tak pół na pół, wiesz, także na rosyjskim rozmawiam tak samo jak w ukraińskim. No tak, tak rozumiem. A teraz bym Cię wreszcie spytała o te pytania, będę Ci zadawać te pytania, bo tak właśnie chciałam Cię spytać o ten kontekst i to mnie zaciekawiło. A takie pytanie, które zawsze zadajemy jest, wiesz, to związane z jakimiś Twoimi cechami takimi kluczowymi jako człowieka i może cechami, trochę wartościami, jakie to są? Wiesz co, myślałam o tym, kiedy słuchałam te wywiady u innych, tak? Jakoś tak myślałam, co mogę o tym powiedzieć o sobie, tak? Nie wiem, czy to jest taką cechą, jestem cierpliwa bardzo. Jestem jakaś taka, może nie wiem, więc na stanowcze, nie wiem, jak coś sobie tam już wymyślę, wiesz, to już pójdę do końca, tak? Jestem taka, tak, w tym. Że jak jechałam tutaj, to mieliśmy z mężem jakiś tam biznes swój, wiesz, jeszcze oprócz tego, to wszystko zamknęło, wszystko zero, wiesz, i jakoś ludzie mi mówili, a jak nie wyjdzie, a może się wrócisz, no, jak to nie wyjdzie? W ogóle o czym wy mówicie? Wiesz, nie było takiego. No, może chyba tak, jestem jakoś taką... nawet po polsku powiedzieć, rywalką, nie wiem, no tak, wiesz, wciągam się w tą walkę z czymś, wiesz, czego chcę, co sobie tam wyobrażam, co maluję, tak? Rozumiem ostatnio, że jestem pracoholikiem, ale bardzo mi to się nie podoba ostatnio. Jakoś tak. Na pewno jeszcze o tym pomyślę, co mogę dodać do tego, tak? Bo to jest takie dla mnie, że kiedy usłyszałam to pytanie, to chodzi nam tydzień i myślałam, a co jeszcze, wiesz? Aha. No. A pracoholikiem powiedz, że masz osób, rozumiem. Że już tak nie ma miejsca w terapii, ale ktoś dzwoni i prosi bardzo. Wiesz, to tak... Wiesz, nie mam czasu i chcę więcej, o cześć, i chcę więcej czasu spędzić może z córką, wiesz, i bo pracujemy, no wiesz, w naszym zawodzie to tak po południu raczej, pod wieczór, tak, no. I jeszcze pracuję dodatkowo w Fundacji Zustrycz tutaj w Krakowie, tak, tam w ogóle taki, do koronawirusu to był taki spory kawał pracy, tak, bo mamy tutaj dużo nastolatków z Ukrainy, które mieszkają tutaj w internatach i uczą się w liceach czy gdzieś w technikum i tam jest taka składna sytuacja z tymi nastolatkami. Aha. My mieliśmy tam i samobójstwa, to znaczy wiesz, i jakoś prowadziliśmy tam sporo pracy w internatach. No i tak, ale czasem już tak staram się odchodzić od tego, wiesz, żeby jakoś jeszcze, nie wiem, patrzeć na swoje życie tak, że praca to nie wszystko, nie? Jasne, jasne. Mhm. Czyli, a jakie masz pasje? Wiesz co, kiedy przyjechałam do Krakowa,
to odkryłam dla siebie jakieś podróże, wiesz. Wcześniej tak nie podróżowaliśmy jakoś, wiesz, tam jakoś tam raz gdzieś na rok, coś takiego, a tutaj wszędzie można pojechać, jest możliwość, jakieś takie, wiesz, nawet już prawie połowę Polski objechaliśmy, wiesz, jakoś gdzieś, no, coś widzieliśmy, coś takiego nowego. To mi teraz, bardzo mi się chce podróżować, bardzo mi się chce coś nowego odkrywać, jakaś Europa, w Wiedniu byłam, w Pradze byłam, wiesz, to dla mnie coś takiego, ja lubię tę taką starą Europę. Mogę siedzieć po prostu tam gdzieś przy stoliku, wiesz, w centrum miasta, pić kawę i patrzeć na ludzi, wiesz, i obserwować ludzi, wiesz, i tak... I może tak cały dzień siedzieć. Wszystko mi to ciekawe. No. No tak, to książki, nie wiem, no coś tam czytam, lubię dobry film, coś takiego, tylko że nie mam na to czasu, wiesz, ciągle coś, jakieś tam nauczanie, coś ci wymyśliłam sobie teraz na październik, tyle tego wszystkiego i znowu Philipson i teraz terapia seksologii, terapia par, coś, no wszystko naraz, wiesz, już mam po prostu za dużo, no, no lubię to. A te cechy, które wymieniłaś, no nie, bo to jest też takie pytanie, to jest to, to masz, czujesz tak rodzinnie, one są takie cechy, że były u twoich, nie wiem, rodziców, dziadków, pradziadków, o których wspominałaś. Co spowodowało, jakie sytuacje może życiowe, historyczne, że taka jesteś, jak opisałaś? No wiesz co, tak sobie rozmyślałam o tym, że kiedy przyjechałam tutaj, no był taki lęk, że nie znajdę pracy, wiesz, jakoś to będzie, jak to w ogóle będzie, tak? I tylko nostryfikację dyplomu z uniwersytetu, to czekałam 2 lata na to, tak? Bo oni powiedzieli na przykład, że pani jest pierwszą, która chce na przykład tutaj w Krakowie zrobić nostryfikację dyplomu z psychologii i my nie wiemy, jak to zrobić. Tak? Pani musi czekać. Ja mówię, no może jakiś egzamin, może coś muszę dozdać tam, no wiesz, coś takiego. Nie, nie, pani ma sporo tych papierów, tam wystarczy tego wszystkiego, bo wszystko, co miała, wszystko nie poniosła. Jest certyfikat Gestalt i wszystko, nie, to nie, tego nie potrzebujemy, ale nie będzie, wiesz, tylko żeby szybciej, tak? No, to teraz już oni za 2 miesiące robią te nostryfikacje dla innych, wiesz, po tym. Tak. No, ale właśnie, że wiesz, jakoś tak, aha, mam pierwszego klienta w Polsce w ogóle, tak, zaczęłam szukać gabinet, aha, drugi klient, aha, jeszcze tam ktoś został przed Skype'a, pracujemy tam z Lwowa, tak, no jakoś to się zakręciło, tak, no i miałam jakiś taki czas, że oj, muszę to wtrzymać, muszę mieć tą pracę, ale rozumiem, że to nie jest dobrze, nie jest bardzo pogestaltowski, tak, no bo w gestalcie tak, no nie bardzo. Ale jakoś to zostało i no, teraz to jest tak, 4 lata, okej, okay, mam pracę, mam terapię, mam praktykę, jest wszystko okej. I rozumiem, że nawet miałam swoją terapię tutaj przez rok, już przez Skype'a, tak? Mam 2 superwizje, jedną w polskim języku, jedną w swoim języku, tak? No i tak jakoś, no odczuwam, że dość, że muszę odpoczywać więcej, że nie mam teraz, rozumiem, że nie mam tego strachu, że nie będę mieć pracy, tak, że rozumiem, że gestalt to nie jest to, żeby gdzieś tam zarabiać jakieś pieniądze, no, wielkie, tak, że to jest to troszeczkę inne. No i staram się jakoś tak to, wiesz, układać, żeby to było na spokojnie, no. Ale myślę, że ktoś, wiesz, to jakoś tak od rodziców też, może przeżywaliśmy jakieś takie te trudne 90, tak, kiedy nie jakoś, no. No właśnie, bo to mnie ciekawi, bo no bo jak to właśnie te momenty historyczne, no nie, ważne, czy w latach 90, później
jak twoi rodzice do tego podchodzili, jakie wzory tak miałaś z domu, jak później sama decydowałaś jednak o wyjeździe? Trudno było, wiesz, bo no, u nas w Ukrainie to jak wyglądało, tak, że ciągle jakieś takie kryzysy, tak, no i coś cały czas ktoś coś traci, tak, coś się dzieje, tak, nie w tą dobrą stronę. Mój brat, mam młodszego brata od 4 lata, on wyjechał do Kanady, już 15 lat tam mieszka. Mam tam rodzinę, wiesz, też córkę, jest okej. W te trudne 90. to nie wiem, no mama jeździła do Hiszpanii, wiesz, na jakąś tam pracę, tak? Ojciec tutaj pracował we Lwowie. Ale jakoś tak zrozumiałam, że nie chcę czekać, co będzie dalej na lepsze. Chcę żyć tutaj teraz, tak? No, jakoś tak. I zdecydowaliśmy po prostu, no brat pierwszy wyjechał, później ja, i jakoś tak. No wiesz, te trudności, no raczej tak. Z jednej strony już jakoś to jest tak jak no, zwykle, tak, że coś się zmienia i coś wiadomo, że jakiś czas trzeba adaptować się do czegoś nowego, tak? I nie chciałam już adaptować się do czegoś nowego w taki sposób. Chciałam, wiesz, że ostatnio czytam Bieguni Olgi Tokarczuk, tak? I tam jest taka piękny cytat taki, wiesz, że nawet sobie zapisałam, że dla emigrantów solidne państwo pełni rolę opiekuńczego rodzica. Że jakiś taki ten opiekuńczy rodzic, takim akurat mam na myśli polskie, wiesz, że jakoś tak przyjechałam tutaj i wszystko dziwi, jak może być tak, jak może być tam taki transport, jak on może autobus w ogóle przyjechać tam minuta w minutę, jak może być, że taka tam, nie wiem, taka dobra droga na przykład, tak, na przykład, że coś, no, jakiś taki komfort w tym życiu, tak, i tak, wiesz, no i teraz kiedy przyjeżdżam do Lwowa, to ja mówię, że ja jedzie do mamy, tak, a kiedy wracam do Krakowa, to ja już mówię, że ja jadę do domu. Aha. Jakoś tak. Nie wiem, czy wyjaśniła ci, czy odpowiadać. No. Bardzo, bardzo, tak nawet, wiesz, słucham po prostu. No tak, to tak, bardzo to jest no, taki głęboki, co mówisz, to tylko to jest, nie rozpraszam w tym sensie. Okej, a jak to się stało, że ten gestalt, bo rozumiem, że studiowałaś psychologię, ale jak to ten gestalt się znalazł na twojej drodze? Studiowałam psychologię i tam jakoś po tym uniwersytecie musieliśmy wybierać, a co dalej, tak? No bo taka była psychologia, to mogłam być tylko wykładowcą, tak? Jakoś tak teoretycznie. Okay. Jakoś tak się, koleżanka mi po prostu powiedziała, że są jest taki roczny kurs po terapii ciała, wiesz? No poszłam, spróbowałam, wytrzymałam tam pół roku. Powiedziała, że nie daję rady pracować tylko z ciałem, wiesz? A tam ktoś przyszedł, a u nas tutaj zaczyna się po prostu jakiś tam nabór na pierwszy rok stażu w gestalt, spróbuj, tak? I przyszłam. No i to było coś takiego wspaniałego, tak? To było coś nowego, to było to. To było, to wystarczyło, że to było to, tak? Jeszcze tak, kiedyś miałam problem z narodzeniem córki, wiesz, bo jakiś tam długi czas nie mogłam wejść w ciążę i próbowałam na sobie tak różne eksperymenty medyczne, a w tym gestalcie trafiłam na taki kurs psychosomatyki, tak, skończyłam taki roczny kurs psychosomatyki
I mieliśmy taki wykład na temu niepłodności i zrozumiałam, kurczę, no jak przyszłabym na przykład w ten gestalt, tak, wtedy, to może by nie robiłam na sobie tych eksperymentów, tak, medycznych, tych hormonów i tego wszystkiego, tak, a mogłyby na przykład po prostu coś zmienić w swojej głowie, tak. No bo mówili mi, że jestem zdrowa, że no niestety pani wchodzi w 10% tych kobiet, jakim my nie możemy postawić diagnozy, czemu pani nie chodzi w ciążę. No i wtedy postanowiłam, że nie, że ja chcę tak pracować, tak pomagać, tak siebie szukać, tak, no i zostałam w tym gestalcie. Oczywiście pracuję teraz z kobietami, które nie mogą wydać w ciąży, wiesz, i też w tym kierunku, tak. I tak udaje się, cieszę się, kiedy ktoś, wiesz, tak, rodzi dzieci, tak, i no, i w tym zostaną. No i później jeszcze taka ciężka sytuacja miałam w życiu, bo bardzo nagle zmarł mój ojciec, wiesz, jakoś tak było. No i też miałam wtedy swoją terapię, akurat jakoś tak, to znaczy uczyłam się swoją terapię, jakieś takie, wiesz, trudności w życiu z tym i no i poszło. No i tak zostałam. I tak zostałam. Ten no tak. Gestalt, bo ten Moskiewski Instytut, to tak, że te programy były też we Lwowie po prostu? Czy tak. jeździłeś tam do Moskwy albo Sankt Petersburga? Nie. Nie jeździłam do Moskwy. To było we Lwowie, to było w Odessie, w różnych miastach czasem w Ukrainie. Tak. Aha, okej. Okay. Byli, no teraz wiesz, teraz już staramy się oddzielić, tak, od Rosji, tak, i ukraiński Gestalt Instytut też, to jest w Odessie główne biuro, tak, tworzymy, jest taki dość wielki, tak, nasza społeczność, ale jeszcze miałam ten podpis w certyfikacie, wiesz, od Chłomowa, może wiesz, tam od Daniel Chłomów. Mhm. No, także sporo nauczycieli miałam i z Ukrainy, takich pięknych nauczycieli, którzy może nawet, wiesz, pokazali mi tą drogą, powiedzieli mi, że ja mogę, dla mnie to coś było takiego nowego, tak, że ja mogę, bo ostatnio coś zastanawiałam się i zrozumiałam, że ja jestem pierwsza w ogóle w rodzinie po stronie matki i ojca, pierwsza, która ma a w ogóle wyższe wykształcenie. I no, bo czasem myślę, dlaczego mi to jest tak trudno, tak? Jakoś tam gdzieś tam iść, coś zdobywać, tak? Dlaczego? Gdzieś musi być jakieś tam odpowiedź. Zrozumiałam, że tak, jestem pierwszą. Że nikt w rodzinie nie miał wyższego wykształcenia, wiesz, babcie, dziadki to byli hutnikami, tak, kiedyś z Polski do Ukrainy, a później z powrotem do Lwowa, jakoś tak, tak, no i tak było, no i... Ci nauczyciele, mówisz, że też dodatkowo jakoś cię wsparli. Tak, próbowałam kiedyś jeszcze taki kurs hipnozy, wiesz, eriksonowskiej hipnozy i nauczycielka mi powiedziała, że ja mam jakiś taki głos, dlatego, że mogę tak pracować w tej hipnozie, wiesz, że mój głos po prostu tak brzmi. Oczywiście masz taki, no to prawda, że to się brzmi. Nie wiem, ale hipnoza mi nie poszła, wiesz, bo kiedy na przykład robiliśmy jakieś ćwiczenia, tak, to ja rozumiem, że wszyscy śpią, a ja nie, bo ja nie poddaję się tej hipnozie. No jak ja nie poddaję się, to jak ja mogę coś robić z tym? Muszę coś to przenieść przez siebie, wiesz. No i tak, i nie, skończyłam z tą hipnozą i tak. A w gestalcie to tak, to nauczycieli, jakoś tak miałam pierwszego swojego nauczyciela, kiedy powiedział, że ty możesz, ty umiesz, tak, ty musisz w tym kierunku iść, tak, i jakoś to mnie tak, bo moja mama na ten moment, wiesz, ona jakoś tak martwiła, a jak to będzie, że ja będę w tej pracy, wiesz, a coś mi się stanie, a może będę tam, wiesz, jakoś to jest tak.
to jest ciężko psychicznie, emocjonalnie, tak? A może nie, może coś innego, tak? I tak dalej, ale tutaj jakoś posłuchałam tych nauczycieli, tak? I powiedzieli, że tak, mogę. No i jakoś tak, no chyba mogę, wiesz? Najwyraźniej. Narcystycznie mówię, wiesz? A słuchaj, a co cię pociągnęło w gestalcie? Bo tak od razu czułaś, że to, ale umiesz tak powiedzieć, tak już, tak właśnie, czy to cały czas jest to samo, co cię pociąga, czy coś cię pociągnęło, a później już w kolejnych latach to się zmieniało i różne rzeczy? Mhm. A wiesz, co pociągnęło, bo moja matka jest taką osobą, która mówi, że ona zawsze wie, jak to będzie. I zawsze wie, jak to jest, wiesz. A tutaj zdziwiło mnie to, że można nie wiedzieć. Aha. I to jest wspaniale, kiedy nie wiesz, tak? Bo kiedy nie wiesz, to zawsze odkrywasz coś takiego, wiesz, nowego, czasem absurdalnego, czasem interesującego, czasem bardzo głębokiego, tak? Takiego czegoś. No właśnie to, tak? I zrozumiałam jeszcze tak już z praktyki, że najtrudniejsze pytanie, które ludzie mogą sobie stawić, to czego ja chcę tak naprawdę? Mhm. Kiedy jakoś dochodzimy do tego pytania, a czego ja chcę, tak? To no, wydaje się, no co ty takie? No proste pytanie, ja chcę to, tak? Ale tak, jeżeli idziemy gdzieś głęboko, tak? To czego ja chcę? To jest najtrudniejsze pytanie. I dotrzeć do tego, tak, zrozumieć, jakoś tak, wiesz, zbadać, nie wiem, to jest piękne. Mhm. Mhm. Jakoś tak widzę ten gestalt. No i żeby zrozumieć, tak, jakoś odkrywać cały czas po nowemu siebie, tak, jakoś i mieć jakoś taką wolność w tym, tak, że ja mogę to odczuwać, mam prawo. Tak, jestem wolna w tym wyborze, tak, jestem wolna w tych uczuciach, jestem, no, jakaś taka, wiesz, wolność i swoboda, nie wiem, tak. To jest dla mnie ten gestalt taki. Ciekawe, bo tak jak mówisz teraz, to bardzo no, spójne jest z tym, jak opowiadałaś i opowiadasz o swoim życiu, że to bardzo tak odzwierciedla i to chce. Właśnie i to no tak, no to wszystko co jakoś powiedziałaś, to tak jakoś wydaje mi się no pasuje do tego, co bardzo jakby tak przystaje. Mówię to, no bo ta spójność w gestalcie jest też jakoś ważna, a to różnie bywa, nie? Że chcemy być takimi terapeutami, a w życiu nam różnie wychodzi, albo coś tak jak powiedziałaś, jak tu być terapeutą hipnozy, jak się eriksonowskim, jak się w hipnozę nie wchodzi. Mm-hmm. Jak tu być terapeutą gestalt dobrym, jak nie żyje się tymi wartościami, które on ze sobą niesie, tak słyszę. Ale a co było dla ciebie, może jest wyzwaniem w gestalcie, takim czymś no jednak trudnym, może później przyjemnym, ale jednak trudnym wyzwaniem, no tak. Ciekawe pytanie, jest takie trudne. Wyzwaniem. No, mam takie, wiesz, że odczułam czasem, że spieszę się, czego nie powinnam robić, tak? Trudnym. To muszę pomyśleć nad tym pytaniem, tak? Bo jakoś tak... Czyli, że trudno jest być czasami, no nie wiem, czy w tu i teraz, ale być i pozwalać rzeczom się wydarzać, uh-huh. i nie wyprzedzać ich, tak? Uh-huh. No? Uh-huh.
Tak, bo ja jakoś tak, może tak z wiekiem zaczynam się spieszyć, tak? Jakoś. No wiesz, może jakoś tak z tym, że córka mi rośnie szybko bardzo. I chcę zwiedzić jakieś tam, nie wiem, jeszcze tam inne miasta, jeszcze inne tam jakieś krainy, tak, coś. I uczułam, że ja mam z tym i w gestalcie tak, że muszę jakoś uwolnić ten taniec, jak Philipson mówi, wiesz? To jest takie moje, że ja czasem trudno mi milczeć w terapii, ale bardzo lubię, kiedy milczy w terapii. No jakoś tak. To tak na szybko, ale muszę jeszcze po tym pomyśleć. Jasne, w ogóle i tak jest no, wystarczające i ważne, no nie? No to niesamowite, jak ty to wiesz, to co w gestalcie od razu do życia tak odnosisz i tak przypływa u ciebie, tak wiesz, że no serio, że tak, że gestalt jest w twoim życiu po prostu, wiesz, nie tylko tam w gabinecie zamknięty, tylko tak to znowu słyszę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz w tym. Jest, tak, no jest, bo bardzo sporo tego gestaltu było jeszcze w Ukrainie. U nas na przykład są takie programy, których u was nie ma w Polsce, tak? Na przykład mamy takie intensywy, kiedy latem wyjeżdżamy na przykład na 2 tygodnie. I dzień w dzień są tam praktyki, terapia indywidualna, superwizorska terapia grup, jeszcze i to tak 2 tygodnie, wiesz, to jest takie swoje grono znajomości, tak, no przeżywasz tylko te 2 tygodnie codziennie, no wyobrażasz sobie, tak. I zawsze to jest tak, że o, ten intensywny, musimy jechać, tak, spotykać się gdzieś tam albo w górach, albo gdzieś nad morzem, tak, tego mi tutaj brakuje, tego tutaj nie ma. Okay, super. No i tak no, kolegujemy, mamy kolegów w Lwowie, tak, oni wszyscy w gesztalcie. Wszędzie ten, no wszędzie mam ten gesztalt. To cieszę się, że mąż nie jest w gesztalcie. Ale córka ostatnio też powiedziała, mama, chyba wiesz, też pójdę tam. Okay, zobaczymy. Powiedz trochę o tym, jak pracujesz tam z emigrantami i w ogóle trochę o tej pracy. I w fundacji, jak to się stało, jak to przeżywasz, jak na to patrzysz, no bo jednak już trochę, no właśnie czasu, więc już pewnie masz jakieś obserwacje. Ja tak na początku w ogóle nie miałam żadnego zamiaru pracować z nastolatkami, wiesz, bo jakoś tak to nie, to trudno, to tego się bałam, no wiesz, bo to jest taka, no niełatwe doświadczenie, wiesz, mogę powiedzieć, ale i sobie tam w gabinecie pracowałam z emigrantami z różnych krain, z Białorusi, z Kazachstanu, z Rosji, z Ukrainy, z Mołdowy, wiesz, z Litwy nawet, wiesz, także no sporo tych emigrantów w Krakowie już akurat, tak, chyba najwięcej w Polsce, ale w fundacji to no, tak zaproszono mi pracować, bo tak naprawdę to mogę śmiało powiedzieć, że nie mieliśmy wyjścia, tak, żeby tam nie pracować, bo ja i moja kolega, ona nie jest w gestalcie, a ona ma więcej doświadczenia z tymi nastolatkami, ale także tam sporo dzieci na przykład z tej wschodniej części Ukrainy, gdzie jest wojna, tak, i oni tutaj wszyscy bez rodziców, tak, i oni przyjechali nie dlatego, że oni chcieli, tak, ale chcieli, że musieli, no i tak. No i tutaj się uczył. No i oczywiście są, jakie zaczęły się tam problemy, tak? I no, zaczęło się od tego, że prawie w nocy dzwoni telefon, że jest samobójstwo, że chłopak po prostu, wiesz, zrobił samobójstwo i za 2 miesiące następne, wiesz? I tak za pół roku 5. No i musieliśmy z tym coś robić, tak? Po prostu
przyjechaliśmy tam, robiliśmy jakieś grupy terapeutyczne, robiliśmy jakieś indywidualne konsultacje i na dziwo te dzieci zaczęli przychodzić. Oni tutaj wszyscy bez rodziców, rodzice w Ukrainie zostali, wiesz? I oni po prostu zostali, no, zaczęli przychodzić na indywidualne konsultacje. I jakieś takie te problemy nastolatkowe, wiesz, które dla nich bardzo ważne, tak, na ich wiek. No jakoś udało się jakoś. Ja się cieszę, mi się wydaje, że udało się. Niestety nie z początku, tak, bo to stało się tak, się stało, ale udało się, bo już no, prawie za ostatni rok to nie było żadnego takiego wypadku. Wiesz, to, no, coś my zrobili w tym. I ile jest, to jeszcze przyjeżdżają? Czy to była jakaś taka fala wtedy przyjazdów i taki jakiś program, że wtedy przyjeżdżały te dzieciaki, czy ile? Wiesz co, przyjeżdżają, ale tam jakieś takie zmiany, to chyba może nie tak jak w tych 2 lata temu, tak? Nie ma jakiejś takiej, nie ma tyle dzieci, bo tam są takie różne przyczyny, tam wiesz, musi być opiekun prawny na jedno dziecko, a nie jeden na 15, wiesz, no takie trudności różne, gdzie mieszkać, bo w internacie na przykład na Nowej Hucie jest taka pani Katarzyna Rajska, jest pięknym człowiekiem po prostu, kiedy pomagała, dzwoniła sama, pozanormowo pracowała, wiesz, żeby jakoś tych dzieci tam powspierać, no i jeszcze przyjeżdżają, ale chyba już nie takiej ilości, tak? Zaczynamy znowu to, bo to był ten koronawirus, to oni byli wszyscy w Ukrainie, tak? To nie uczyli się, a jak w tym roku, to nie wiadomo, bo tak myślę, że będziemy coś zaczynać, ale jeszcze próbujemy, jak kiedy oni będą kontynuować tą naukę, jak to dalej będzie, no. Czyli... Ale jakieś... Powiedz. Ale jakieś wywiady online planujemy, wiesz, i i dla uczniów i studentów od fundacji to jest takie bezpłatne konsultacje, kiedy oni mogą zadzwonić do mnie i umówić się na jakiś tam termin, na jedną, dwie konsultacje, i dla nich to jest darmowo, tak. Rozumiem. No. Rozumiem, że to mimo, że się jakoś miałaś opory, no bo trudna praca, to jednak gratyfikująca i ważna jakoś w twoim, że tak powiem, dorobku. Teraz ja rozumiem, że ja mogę pracować z nastolatkami. Na pewno nie pracuję z dziećmi, bo czasem piszą i dzwonią i proszą, żeby jakieś tam no, dzieci w wieku tam 6-5 lat, to nie, to już na pewno nie. W ogóle nie, boję się tego, tak? I ja uważam po prostu, że taką pracę muszę podejmować człowiek, który ma jakieś tam w tym doświadczenie, tak, wiesz, spore. Nie mam. No, oczywiście. Ja nie mam i nie. No, a tak mogę powiedzieć, że ludzie, którzy do mnie przychodzą w terapii, to jest takie, wiesz... Ktoś przyjdzie, to ja już nie pytam, ile on ma lat, bo wiem, około 30, 31 lub 29. Teraz tak masz, że to taki rocznik przychodzi. Tak. I to cały czas są właśnie, tak widzisz, jakieś fale, czy to są tacy emigranci właśnie z tych różnych krajów, które wymieniłaś, którzy przyjechali do Polski? Ja nawet tak, wiesz, myślałam, że na początku robiliśmy jakieś tam wykłady, jakieś tam grupy na temat, jak łatwiej adaptować się w środowisku polskim i tak dalej, ale już dawno nie było takiego tematu w terapii indywidualnej, wiesz, no, ludzie przychodzą ze swoim, tak, i oczywiście my nie możemy na przykład tam mówić, że to jest tak samo jak w domu, że ta adaptacja, ona nie nakłada jakieś tam coś. Ale jesteśmy w tym jakieś takie, no, mogę powiedzieć, jednakowe, tak, że ludzie mają jakieś takie problemy swoich uczuć, swoich tam relacji i tak dalej, wiesz. Czyli myślisz, że to jest taki dobry sygnał, że nie mają takich aż dużych problemów adaptacyjnych, że coś tutaj się dzieje ze społeczeństwem, że jest bardziej przyjmujące być może, a propos pola?
Chyba na palcach jednej ręki mogę, wiesz, tak przyczyslić, że ktoś przyszedł akurat z tematem, że jest mi trudno, bardzo trudno adaptować się. Raczej te nastolatki, tak, którzy przyjechali tutaj i nie ze swojej woli, tak? Bo rodzice wysłali, bo jeszcze coś, jakieś tam, wiesz, dorosli ludzie nie, oni no, jakoś świadomi tego, tak? Gdzie oni przyjechali, co i jak. Może być jakieś tam grono przyjaciół zostało w Ukrainie, to jest trudno nawiązać tutaj jakieś kontakty, tak? Ale jakichś takich tematów, że tylko adaptacja, że nie chcemy tutaj być i tak dalej, to bardzo rzadko takie się zdarza. To nieźle, bo bym się zastanawiała ze względu na jakiś klimat taki podziałów w Polsce, jakichś takich obyczajowych, ale też przecież narodowych, jakoś tak, że myślałabym, że różnie, więc to dobrze słyszeć. Nie, ja nie mam tego. Też dziwię się, że ktoś tam, no nie dziwię się, no to znaczy, bo ktoś tam ma, to ma, tak? No jakoś do mnie przychodzą ludzie, może nie wiem, no pracuję też ostatnio, zaczęło się od tego, jak poszłam do Zosi Penhale na terapię par, na taki warsztat, to po tym warsztacie od razu te pary zaczęły przychodzić. No i to jest takie międzyludzkie jakieś relacje, tak? Pracujemy. Młodzież jakoś szuka, a co dalej, kim chce być, co w moim życiu, no jakieś takie. No, a tak, żeby problem adaptacji, że komuś tutaj źle, że ktoś komuś zrobi jakieś krzywdę. Nie, nie ma tego. Nie ma tego. Jeszcze chcę się spytać, czy, jak to powiedzieć, czy gestalt czujesz, że cię zmienił w ogóle jako osobę? Oczywiście. Oczywiście. Już mówiłam, że jakaś taka, znasz, wolność, jakoś swoboda w tym. Tak, że jak ja się mylę, to ja mam prawo się pomylić, że jak ja tam, no nie wiem. No wiesz, tam czegoś nie chcę, to czy coś mi tam jest nie tak, ja mogę tym powiedzieć, tak? Nauczyłam się więcej słuchać swoje ciało też, wiesz, no takie rzeczy. Tak. A czujesz się częścią społeczności gestaltowskiej w ogóle, czymkolwiek ona jest? To jest takie najtrudniejsze dla mnie teraz, tak? To tak? jest najtrudniejsze, bo ja odczuwam, że ja dalej, oprócz tego, że 4 lata już tutaj jestem, to ja dalej tak jakby stoję na jakimś moście, tak? Tak, no słyszę trochę właśnie, że mówisz my o Ukrainie, no bo tam jednak masz, no właśnie, te korzenie gestaltowe, no. I ostatnio, no bo miałam jechać w październiku, miałam jechać jeszcze w kwietniu na akredytację swoją, tak, do swojego środowiska. To jest taka akredytacja, kiedy na przykład już po tej akredytacji mogłam brać studentów, tak, i stawić podpis po prostu, że oni byli u mnie w terapii, tak. No koronawirus, nie pojechaliśmy. Następno w październiku znowu nie pojadę. Bo koronawirus, nie pojadę, tak? I zastanawiam się, czy w ogóle, czy ja muszę tam być, czy ja tego chcę, czy ja już chcę być tutaj w polskim środowisku, tak? Tutaj nie bardzo rozumiem, gdzie ja mam być w polskim środowisku, w jakiej roli, gdzie, jak to wygląda, tak? Jakieś tak to próbuję gdzieś tam na jakichś warsztatach, no, jakieś znajomości tam prowadzić, tak? Gdzieś być do czegoś, wiesz, tam, no ale jeszcze do końca nie rozumiem, jak to ma być, jak to wygląda, tak? Pewnie teraz jeszcze
No właśnie, pandemia, ale konferencje są też taką dobrą okazją. No, taką, żeby też poczuć. No nie, to tak mówię, no akurat ty 4 lata jesteś w Krakowie, a chyba ta konferencja w Krakowie była wcześniej niż 4 lata temu, chyba była dużo wcześniej. No ale w każdym razie to wtedy jeszcze bardziej tak, no tak jakby łączy, no bo są ludzie z różnych krajów i wtedy już nie trzeba, ale rozumiem, że u ciebie teraz ten temat jest taki, że tam jest to środowisko, a tutaj w Polsce, no jak już tu mieszkasz, no to też byś chciała i przynależność być, ale gdzie? No rozumiem dylemat taki. No ale tak, no, wiesz, proces. Jest na przykład tak dziwnie, bo ja mam dwie klientki teraz, miałam trzy, tak? I dwie z nich na pewno poszli i idą uczyć się w gestalt, tak? W polską szkołę gestaltowską, tak? No i oni chcą kontynuować ze mną tą terapię, a ja nie mogę, wiesz? Bo im trzeba ten podpis stawić, że oni tam, a ja nie mogę, tak? Jakoś muszę tutaj jeszcze raz, nie wiem jak to wygląda, czy jeszcze raz na certyfikację wyjść, czy co, no wiesz, jakieś takie. Jakaś taka, no przynależność. Pamiętam, wiesz, że kiedy czy ty może kojarzysz Anna Bał w Warszawie? To ja kiedy przyjechałam, to ja od razu jakoś tam starałam się dać jakąś reklamę, że jestem w Krakowie, że ja przyjechałam z Ukrainy i tak dalej. To ona mi napisała, że cześć, ja też to skończyłam tam ten Moskowski Gestalt Instytut, wiesz, jakby coś to tam pisz, coś tam pytaj, co cię interesuje, wiesz, bo no bardzo miło, tak? I ona mi po prostu napisała rekomendacje w te środowisko gestaltowskie, tak? Odesłałam swój certyfikat, uznali, okej, okay, jesteś z nami. I tyle, no to koniec. A jak dalej, no to staram się po prostu gdzieś tam spotykać się jakieś ludzi tam na tych warsztatach, gdzie jakiś kolejny warsztat, aha, tego znam, już wiesz, jakoś tak cieplej. Tak, tak, rozumiem. No, pewnie też, Anię możesz podpytać, ale też pomyślę i coś ci tam, kogo można o tą certyfikację i jak tu te drogi, ale Ania na pewno będzie wiedzieć też, w sensie albo kogoś zapytać, ale też pomyślę, to coś, bo rzeczywiście to jest trochę, no po co miałyby osoby rezygnować z terapii u ciebie, no nie? Tylko ze względu na jakiś podpis, no nie? W zasadzie, na pewno formalność. O Jezus, światło. No dobrze, słuchaj, no to myślę, że dobrnęłyśmy do brzegu a propos mostów i tak dalej. Czyli dziękuję ci bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że się czujesz w porządku i że mi było bardzo miło w każdym razie. Ci też bardzo dziękuję. Oczywiście. Dzięki. No, dzięki. Mhm.